Witam serdecznie Państwa w kolejnym wywiadzie Stalowego Miasta. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam bardzo interesującą osobę. Urodziła się i wychowała w Stalowej Woli, ale za swoje miejsce na ziemi postanowiła wybrać jedną z wysepek na Malediwach. Zachwycona krajobrazem, zachwycona ludźmi, zachwycona kulturą, postanowiła tym wszystkim dzielić się z rodakami. Jak żyje się w raju, czym zaskoczyli ją ludzie oraz czy udało jej się odnaleźć dosyć szybko w tym miejscu i czy wraca wspomnieniami do Stalowej Woli, opowie nam dzisiaj Magdalena Typel. Malediwy uznawane są przez wielu za raj na ziemi. Bardzo wiele osób marzy o tym, żeby wyjechać na Malediwy, spędzić tam wakacje, a ty, Magda, postanowiłaś zamieszkać na Malediwach, uczynić je swoim miejscem na ziemi. Powiedz, co się zdarzyło w twoim życiu takiego, że znalazłaś się właśnie tak naprawdę na końcu świata, patrząc z naszej strony? To był właściwie zupełny przypadek. Znalazłam się w dobrym miejscu i czasie, wydaje mi się. Byłam akurat na takim etapie w życiu, gdzie zaczynał mi się nowy etap, może tak. Zaczynałam nowy etap w życiu, zamknęłam stary związek, nie mieliśmy dzieci. Wprawdzie miałam dobrą pracę, ale praca to tylko praca, zawsze można ją zmienić. Wyjechałam na wakacje. Byłam 16 dni na Malediwach. Bardzo mi się tam spodobało. Przede wszystkim ludzie. To, że ludzie są tacy mili, uśmiechnięci, bezinteresowni, bezinteresownie niosą pomoc. To spowodowało, że jakoś tam czułam się tam bardzo dobrze. Mieszkałam 16 dni w pensjonacie, w guest house'ie tak zwanym. I po powrocie właściciel tego guesthouse'u, w którym mieszkałam, zaproponował mi pomoc w prowadzeniu nowego guesthouse'u, który otwierał na wyspie obok. W związku z tym, że zaczynałam nowy etap w życiu, stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia, mogę spróbować, najwyżej wrócę, jeżeli się nie uda. No i wyjechałam. Pół roku później miałam już bilet w jedną stronę, wyjechałam i tak się zaczęła. Czy bez problemu podjęłaś decyzję, siadam, wyjeżdżam, zmieniam swoje życie? Troszkę się wahałam, ale raczej była to już decyzja podjęta. Już w momencie, kiedy przeczytałam to pytanie, to już wiedziałam, jaka będzie odpowiedź. Dałam sobie jeszcze parę dni na zastanowienie, ale raczej cały czas byłam przekonana, że odpowiedź będzie taka. Żyjesz na Malediwach już 6 lat, z tego co wiem. Powiedz mi, czy łatwo było się przystosować do życia na Malediwach? Czy łatwo się zaaklimatyzowałaś? A może w jakiś sposób cały czas szukałaś swojego miejsca, aby poczuć się tam jak u siebie? Znaczy, dla mnie to było łatwe, ponieważ ja jestem osobą elastyczną i łatwo nawiązuję kontakty i łatwo odnajduję się w rzeczywistości, jaką zastaję. Także dostosowałam się do wszystkich zasad panujących na Malediwach, ponieważ jest tam parę rzeczy, których wolno, a które nie wolno, a które można u nas. Także było parę rzeczy, na które musiałam się zdecydować, że nie będę tego robić albo coś będę robić. Także nie było to dla mnie problemem odnalezienie się tam wśród tamtejszej ludności. Dokładnie, ale jesteś, przypuszczam, że na tej wyspie, na której mieszkasz, jedyną białą kobietą, czy są może jakieś kobiety? I właśnie czy w jakiś sposób jesteś traktowana przez to, że jesteś Europejką, jesteś białą kobietą? No bo przypomnijmy, Malediwy są to kraj muzułmański, tak? Tak, jest to kraj w 100% muzułmański. Jest parę osób z Indii. Są to Hindusi, są to lekarze lub nauczyciele, także oni tam też mieszkają, żyją, pracują. A z białych osób to jestem tylko ja jedna, tak. A czy w jakiś sposób oni reagowali na ciebie, jak tam zamieszkałaś? Coś dziwnego może było? Nie, nigdy nie było żadnych negatywnych reakcji, bardzo pozytywne. Odnoszą się z szacunkiem, widać, czuć ten respekt. Przede wszystkim dlatego też, że wiedzą, że robię coś też dla nich, bo prowadzę pensjonat, guest house, tak? Więc ci turyści, którzy przyjeżdżają do nas na wyspę, to też oni mają z tego też jakieś korzyści. Rozmawialiśmy niejednokrotnie jeszcze przed tym wywiadem i też mówiłaś o czymś takiej sytuacji, gdzie osoby z Malediw potrafiły się zatrzymać, prowadząc wózek, tak, czy coś, tak, i tak, to by się tak. przyglądać, taczki. Tak? Tak, potrafią zatrzymać się, odłożyć taczki, ręce na boki, popatrzeć i pójść dalej. Ale to było takie bardziej z ciekawości. To nie było, że a co ona tu robi, tylko po prostu byli zszokowani widocznie, że ktoś biały w ogóle kręci się u nich na wyspie. Podejrzewam, że starsze pokolenie nigdy nie pomyślało, że ludzie z Europy, przede wszystkim nie muzułmanka, będzie gdzieś tam się kręcić u nich po wyspie. Na swoim blogu napisałaś kiedyś, że ta codzienność na Malediwach jest zupełnie inna niż ta codzienność, do której przyzwyczailiśmy się w Europie. Co miałaś na myśli? Jest zupełnie, wszystko jest inne. Wszystko od pogody, po zachowanie ludzi, po jedzenie, wszystko jest zupełnie inaczej. Ludzie są bardzo mili, ale
są wyspiarzami, mieszkają w kraju, gdzie świeci słońce cały rok, gdzie jest bardzo gorąco, więc dużo rzeczy też im się nie chce i wszystko przekładają, odkładają na jutro, a jutro nie przychodzi nigdy. A kiedyś wspominałaś właśnie o tym, jak to można umówić się ze sobą z Malediv na konkretną godzinę, jak to wygląda? Nie ma czegoś takiego jak konkretna godzina, umawiasz się z kimś na 11 w południe, o 14 czekając dowiadujesz się, że będzie to godzina 23, dwa dni później. Także nie ma czegoś takiego, że się umawiasz na konkretną godzinę i przychodzisz i on tam też jest. Nie, po prostu przychodzisz, kiedy on faktycznie się zjawi, dzwoni do ciebie, że już jest i wtedy ty wtedy też przychodzisz. Może to się okazać, że to jest tydzień później, 5 dni później, 2 dni później. Nie ma czegoś takiego umawianie się na konkretną godzinę. Chociaż wszyscy próbują, ale nigdy nikt nie przychodzi. Ale nie denerwowało cię to na początku? Denerwowało i to bardzo. Myślałam, że nie szanują mojego czasu, mnie i w ogóle jak tak można wystawić kogoś. Ja bym sobie mogła 10 innych rzeczy za ten czas zrobić, a nie siedzieć i czekać, aż się ktoś zjawi. Ale po czasie nauczyłam się tego i zaczęłam postępować tak samo. Po prostu przychodziłam wtedy, kiedy był. A jakie jest ich podejście do życia, do problemów w ogóle? No zupełnie inny kaliber. Tam problemy zupełnie mają, zupełnie inne problemy ludzie mają. To dla nas, dla mnie ich problemy wydawały mi się, że są błahe. Także wydaje mi się, że ich problem, duży problem dla mnie to nie jest żaden problem. Także jakieś takie niestanski w rodzinie, że brat coś powiedział na siostrę i to już cała rodzina w tym uczestniczy i dzwoni jeden do drugiego, a czemu ty tak na nią powiedziałeś, a to wcale nie jest prawda i potrafią żyć tydzień tym tematem, a to tak naprawdę, no cóż się takiego stało. Ale z drugiej strony chyba bardziej potrafią się cieszyć życiem niż my. Tak, są uśmiechnięci, cały czas uśmiechnięci i tym uśmiechem zarażają. Bardzo pozytywnie nastawieni do świata, do ludzi, bardzo otwarci, żyją też stadnie, żyją, to są rodziny pokoleniowe, w jednym domu żyje kilka pokoleń, kilkanaście osób, nawet do 20-30 osób żyje w jednym domu, jakoś sobie radzą i nie kłócą się tak bardzo, nie wchodzą sobie w drogę, tak jak wspomniałam, jakaś jedna kłótnia między siostrą a bratem, to jest to taki problem, że na cały tydzień. No właśnie, mówiliśmy tutaj o ich podejściu do życia, ale czy twoje podejście do życia przez te 6 lat zmieniło się bardzo? Jesteś inną osobą niż byłaś 6 lat temu mieszkając w Polsce? Nie. Gdybym była inną osobą, to nie odniosłabym takiego sukcesu dzisiaj, ponieważ wprowadziłam swoje zasady, europejskie zasady. Jest tak, jak ja bym chciała, żeby było i wydaje mi się, że dlatego też osiągnęłam jakiś tam sukces. Gdybym była taka jak oni, to siedziałabym dzisiaj w hamaku, wisiała i zastanawiała się, co będę robić, a jak już znajdę coś do roboty, to jednak przyłożyłabym to na następny dzień. Żyjesz w kraju muzułmańskim, ale dobrze wiesz, że muzułmanie nie mają dobrej prasy w Europie czy na świecie. Jakie jest twoje podejście do osób wyznających właśnie tą religię? Znaczy, muzułmaninowi nierówny. To, że dzisiaj jest taka opinia, a nie inna, to jest, uważam, temat już na osobną rozmowę. To ma swoje drugie dno, ja nie wiem. Ja mieszkam w kraju muzułmańskim, jestem wśród tych ludzi, jestem jedna, jedyna. Gdyby chcieli mi coś zrobić, zrobiliby mi już dawno. Ja się czuję wśród tych ludzi bardzo dobrze. Czuję szacunek. Nikt mi nic nie powiedział złego, dlatego że jestem biała, że jestem nie ubrana tak jak one, jak kobiety malediwskie, że nie mam na głowie chusty. Nikt mnie nie zmuszał do zmiany wiary, nigdy nikt mi nie ubliżył z powodu tego, że jestem innego wyznania. Nigdy nie miałam żadnych nieprzyjemności, ponieważ w Koranie wcale nie jest napisane, że chrześcijanie są wrogami. Chrześcijanie są traktowani na równi z muzułmanami, według tego, co głoszą Malediwczycy. Także nigdy żadnych nieprzyjemności z powodu wiary nie miałam. Ty zajmujesz się turystyką, bo prowadzisz guesthouse'y, ale czym zajmują się osoby mieszkające na Malediwach, tamtejsi obywatele? Są to głównie wędkarze, ale to nie wygląda tak, że bierze pan wędkę i w porcie złowi 3 ryby i je sprzedaje. Są to całe instytucje, duże kutry rybackie, wypływają mieszkańcy na kilka tygodni nawet, tam śpią, gotują, łowią olbrzymie tuńczyki, które potem idą na przykład gdzieś sprzedawane są do Chin, do resortów, czyli do ośrodków turystycznych, do fabryki tuńczyka, która się w Male znajduje. Czyli rybołówstwo. Rybołówstwo. Poza tym na wyspie są takie instytucje jak szkoła, jak policja, jest urząd sołtysa, jest szpital, jest nawet sąd, także jest dużo sklepów, także te stanowiska są obstawione. Jest pan, który kładzie kafelki, jest pan, który montuje klimę, potem ją serwisuje, jest kierowca karetki, jest kapitan motorówki, także każdy coś tam robi.
A ty prowadzisz, tak jak wspomniałem, dwa guest house, czyli pensjonaty. Powiedz mi, wielu Polaków przyjeżdża, czy to może sami Polacy przyjeżdżają? Głównie Polacy, tak. Bardzo dużo Polaków przyjeżdża. Praktycznie przez cały rok mam gości z Polski. Są to dwa pensjonaty, 7 i 5 pokoi, także 12, więc jest kameralnie. Nie mam poza moimi ośrodkami żadnych innych ośrodków na wyspie. Jest 12 pokoi razy dwie osoby, powiedzmy średnio około 20 paru do 30 osób w ciągu w jednym czasie na wyspie. Także i są to głównie Polacy. Także jestem pozytywnie zaskoczona tym, że wieść o Malediwach rozeszła się po Polsce i że ten kierunek stał się coraz bardziej popularny, coraz bardziej przystępny, jeśli chodzi o zasobność portfela przede wszystkim, bo właśnie wielu osobom się wydaje, że Malediwy są bardzo drogie, ale ty udowadniasz, że wcale tak nie jest. Chyba najdroższy tak naprawdę jest przelot na Malediwy. Dokładnie. Przelot to jest więcej niż połowa tak naprawdę. Jeżeli uda się znaleźć dobry lot, będzie w dobrej cenie, będzie to połowa tego, co trzeba zapłacić za cały pobyt na Malediwach. To możemy zdradzić, ile kosztuje nocleg u ciebie? Nocleg u mnie kosztuje, to jest $110. Między 95 a 110, zależy w jakim sezonie, bo na Malediwach również są sezony niskie i wysokie. I to jest z dwoma posiłkami i ze wszystkimi podatkami już, ponieważ na Malediwach wszystkie ceny podawane są netto, więc trzeba pamiętać o tym. Widząc cenę gołą, widząc cenę netto, można pomyśleć, że jest to bardzo tanio, ale dochodzi jeszcze do tego 12, 10, 6 i to się potem uzbiera. Więc ja podaję zawsze już ceny brutto. To jest $110. Mhm. A jakie atrakcje jeszcze zapewniasz swoim gościom? To, co możliwe do zrobienia jest w okolicy, czyli mamy bezludne wysepki, na których grillujemy. Na łupkach kokosa rozpalamy ognisko, grillujemy świeżo złowione ryby, pływamy na oglądanie delfinów w środowisku naturalnym. Pełno delfinów żyje, stada delfinów żyją u nas w okolicy, także jest bardzo duża szansa. Nie mogę powiedzieć, że jest to 100% pewne, że zobaczymy delfiny, ale no tak 90% szans na spotkanie delfinów są duże szanse. W okolicy dookoła wyspy pływające stada delfinów, które można obserwować. Można wypłynąć z rybakami na nocne łowienie ryb lokalną metodą, czyli na żyłkę, bez żadnych wędek, bez niczego, jest tylko żyłka, haczyk i przynęta. I to naprawdę sprawia ogromną frajdę naszym gościom. Decydują się czasami na drugi, trzeci raz nawet popłynąć, ponieważ bardzo spodobała mi się ta atrakcja. Oprócz łowienia ryb można obserwować świecący plankton i piękne gwieździste niebo, ponieważ jest to w nocy, odbywa się łowienie ryb w nocy, więc niebo jest przepięknie oświetlone, nie ma żadnego innego światła. Na dole świeci plankton, na niebie świecą gwiazdy i ta cała otoczka to jest chyba nawet jeszcze fajniejsza niż już te samo łowienie ryb. I jeszcze chyba nurkowanie. Nurkowanie pamiętam? Też, tak. Nurkowanie głębinowe, tak. Zarówno ja, jak i mój mąż mamy certyfikaty, możemy nurkować z naszymi gośćmi i oglądać świat podwodny, czyli to, co tam się kryje poniżej 5 metrów. No to trzeba zobaczyć, tego się nie da opisać. Ale powiedzmy naszym widzom, jak wygląda kwestia dwóch rzeczy, jeśli postanowili wybrać by się na Malediwy. Mam tu na myśli kwestię ubioru i kwestię alkoholu. Jak to wygląda? Na Malediwach nie ma alkoholu. To jest taka rzecz, którą można przypisać jako minus. Tak? To jest jakiś tam pewnie minus dla kogoś, kto nie wyobraża sobie wakacji bez drinka, bez zimnego piwka. Jednak sądząc po ilości turystów, gości, jaka odwiedza mnie w ciągu roku, jest to około 1000 osób. No nie jest to tak znowu olbrzymim problemem. Są osoby, które potrafią bez tego żyć. Rzeczywiście alkoholu na lokalnej wyspie dostać nie można. Nie można go również ze sobą przywozić. Alkohol jest dostępny tylko w resortach, czyli w ośrodkach, jest to jedna wyspa, na której znajduje się tylko jeden hotel. Tam nie ma lokalnego życia, tam dzieci nie chodzą do szkoły, tam nie ma meczetów i tak dalej, więc tam alkohol może być dostępny tylko dla turystów resortowych. A my takie wycieczki tam też organizujemy do resortów. Mamy 5 resortów w okolicy, i do których można pojechać na dzienną wizytę od godziny 10 do 17, zapłacić za wstęp i korzystać ze wszystkich udogodnień takiego resortu. A kwestia ubioru? Na Malediwach nie można chodzić zbyt frywolnie ubrany. Należy zasłonić ramiona, tutaj górne partie, tak żeby dół nie był krótszy niż do kolan,
Shorty, spodenki, spódnice, sukienki nie krócej niż do kolan, góra zasłonięta. Nie trzeba nosić burki, nie trzeba być ubranym od stóp do głów, ale jakieś tam minimum wypadałoby zachować. Można Twoje życie podejrzeć na fanpage'u, bo prowadzisz fanpage. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby dzielić się swoim życiem z innymi? Nie wiem, jak to się stało. 6 lat temu przyjeżdżając na Malediwy, miałam już zrobionych kilka zdjęć na początek i tak stwierdziłam, że te zdjęcia są tak ładne i wypadało, i tu jest w ogóle tak ładnie, że wypadałoby pokazać te zdjęcia i posłać dalej w świat. I założyłam fanpage i zaczęłam pisać też bloga. Blog tak naprawdę myślałam, że będzie czytać tylko moja mama, będzie ciekawa, co u mnie słychać. Okazało się, że dzisiaj już jest przeszło 500 000 odsłon, tak, 500 000 odsłon mojego bloga. Fanpage ma ponad 25 tysięcy followersów, także no jest to spora grupa, uważam. No właśnie, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy ta piaszczysta plaża, ten błękitny ocean i ta soczysta zieleń jeszcze Cię zachwyca? No jesteś tam 6 lat, codziennie to widzisz, a można się tym jeszcze zachwycać? Można. Za każdym razem, kiedy wstaję rano, odsłaniam zasłony i widzę to piękne, niebieskie, wręcz granatowe niebo i zielone palmy, zachwycam się tym za każdym razem, że może być tak pięknie, tak czysto, tak świeżo i tak zielono i to tak, to jest naprawdę przepiękna, natura jest przepiękna. W ogóle lubię naturę, czy tutaj, czy tam, bardzo lubię przybywać z naturą. No tam ta natura jest troszkę inna, egzotyczna i zachwyca, no. Ten kolor wody, byłam w wielu krajach na świecie, ale ten kolor wody jest niepowtarzalny. Czyli jednocześnie czujesz, że jest to, podjęłaś właściwy wybór 6 lat temu, tak? Tak, to była dobra decyzja, chociaż były też ciężkie momenty, ale nie poddałam się, przetrwałam wszystko i dzisiaj jest dobrze. A chciałem zapytać, czy jeszcze myślami powracasz do Stalowej Woli? Może w jakiś sposób obserwujesz tą Stalową Wolę? Obserwuję Stalową Wolę jak najbardziej i czasami tęsknię, szczególnie za wiosną. Tak jak teraz jest wiosna, cieszę się, że tu jestem akurat teraz, jest soczyście zielono, jest pięknie, Stalowa się bardzo zmieniła, na plus uważam. No i jest fajnie, fajnie tutaj być i zobaczyć, jak to po paru latach wygląda. Ale jednocześnie zapraszasz mieszkańców Stalowej oczywiście, do siebie, tak? Tak, już gościłam parę osób ze Stalowej Woli, było mi bardzo miło. I fajnie by było gościć jeszcze kogoś. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców Stalowej Woli zdecyduje się na wyjazd na Malediwy, bo jak mówiliśmy, nie jest to aż tak droga podróż. Dziękuję Ci za wiele. Dziękuję, że przyjechałeś do Stalowej Woli i do następnego razu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Malediwach.